za kapłaństwo, które wypełniał na archidiecezji lwowskiej, za założenie zgromadzenia sióstr świętego Józefa. Razem ze zgromadzonymi tu siostrami, jego córkami, które bardzo serdecznie witamy, pragniemy prosić o Boże błogosławieństwo dla ich zgromadzenia, aby były wierne tym wszystkim poleceniom, jakie zostawił w swoim duchowym testamencie. Abyśmy wszyscy sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę, przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Udało się tam, by służyć mu siłę. Powiedziała ona do swego męża: oto jestem przekonana, że święty mężem Bożym jestem, który ciągle do nas przychodzi. Zawołał ją i stanęła przed wejściem. Що всіми, які хрестилися в Христа Ісуса, хрестилися в Його смерті. Тож ми погублені з Ним через хрещення в смерті, щоб так, як Христос був воскрешений із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновленні життя. Хто милує Отця либ Матка варті, ніж ні, не є сині Боже. І хто милує сина, цурка байку варті, ніж мені, не є сині Боже. Такі сестри, такі завітки, умівані братя і сестри. Тедеум лаудамус, Ciebie Boga wysławiamy. W tych oto słowach odnajdujemy sens naszej dziękczynnej modlitwy, z jaką stajemy przed Bogiem, świętując setną rocznicę przejścia do domu Ojca, lwowskiego apostoła miłosierdzia, świętego Zygmunta Gorazdowskiego. Jak dobrze wiemy, święty Zygmunt Gorazdowski, pogładnięty wielką gorliwością duszpasterską, której szczególnym charyzmatem była miłość do najbiedniejszych, ukazał Kościołowi heroiczną drogę wypełnienia słów Pana Jezusa. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, mieście uczynili. Piękne świadectwo pozostawił nam wszystkim święty Jan Paweł II, który podczas beatyfikacji tak mówił o świętym Zygmuncie. Żarliwe umiłowanie Ewangelii kazało mu być obecnym w szkołach, podejmować przedsięwzięcia wydawnicze i różne inicjatywy katechetyczne, zwłaszcza z myślą o młodzieży. Świadectwem autentyczności jego apostolstwa była nieustanna działalność charytatywna. W pamięci boskich wiernych pozostaje on jako ojciec ubogich i ksiądz bezdomny. Okazywał w tej dziedzinie prawie niewyczerpaną pomysłowość i ofiarność. Jako sekretarz Instytutu Ubogich Chrześcijan był obecny wszędzie tam, gdzie rozlegał się krzyk ludzkiego cierpienia, na który starał się odpowiadać, tworząc liczne dzieła charytatywne właśnie tutaj, w Lwowie. To wspaniałe świadectwo wpisujemy w usłyszaną przed chwilą Ewangelię. Dźwiganie codziennego krzyża, a więc podejmowanie wyzwań, które niesie nauka Chrystusa, nie jest rzeczą łatwą. Chrystus bowiem jest wymagającym nauczycielem, oczekującym wielu wyrzeczeń, poprzez które pragnie nas zaprowadzić do zwycięstwa.
до особистої і спільнотової нагороди чи до спадіння. Осягніть день нагороди, Пьомже Єсус, з виповненням волі Бога Ойця, чи з розізнанням і подєнчим життєвих обов'язків. Пуйще за Єсусем вимага вже всім поставлення Його слів і вказовек на першому місці перед словами і помислами інших людей. Та дзісніша евангелічна наука то codzienne życie świętego Zygmunta Grozdowskiego. To najdoskonalsza charakterystyka jego duszpasterskiej miłości do Boga poprzez służbę ludziom. To pokonanie wielu trudności, jakie napotykał, a którymi się nie zrażał, gdyż wiedział, że to, co jest pragnieniem jego serca, jest zarazem spełnieniem woli Boga Ojca. Życie w prawdzie i mówienie prawdy, bycie sprawiedliwym i wrażliwym na potrzeby najmniejszych, potrzebujących i słabych, chociaż nie wszystkim się podobało, było umiłowane przez Niego jako przez prawdziwego ucznia Chrystusa. Dlatego oddał Mu swoje ręce, by mógł przez nie działać. Oddał Mu swoje nogi, by mógł dojść do ludzi najbardziej upokorzonych. Oddał Mu swój głos, by mógł przez Niego przemawiać i oddał Mu swoje życie, by ono stało się żywą Ewangelią. Dlatego święty Jan Paweł II mówi: po Jego śmierci uznano, że był prawdziwym zakonnikiem, choć nie złożył specjalnych ślubów, ale ze względu na swą całkowitą wierność Chrystusowi ubogiemu, czystemu i posłusznemu, pozostaje dla wszystkich szczególnie wiarygodnym świadkiem Bożego Miłosierdzia. Do tego świadectwa zaprosił i zachęcił wielu ludzi, a w sposób szczególny kobiety, zakładając zgromadzenie zakonne, które wyrosło z Jego wielkiej miłości duszpasterskiej i podjęło jakże pasującą do Ewangelii drogę. Serce przy Bogu, ręce przy pracy. Dzisiaj więc dziękujemy Bogu za życie naszego polskiego świętego. Dziękujemy za świadectwo miłości Boga i bliźniego. Czynimy to w sposób bardzo skromny, tak jak i skromnym było Jego życie. Co prawda inne były plany. Dzisiaj miała odbyć się wielka pielgrzymka sióstr Zefitek do Lwowa. Miała być obecna matka generalna i kilkadziesiąt sióstr z całego świata. Wszystkie plany pokrzyżowała pandemia. Przyjmujemy z wielką pokorą tę sytuację, świadomi, że w tym momencie w wielu klasztorach sióstr Zefitek dokonuje się duchowa łączność z naszą modlitwą, o czym zapewniła mnie wczoraj matka generalna siostra Jana, gdy sprawowałem dla nich najświętszą ofiarę w kaplicy domu generalnego. Wierzę jednak i ufam, że gdy przyjdą dogodniejsze czasy, będziemy w wielkiej wspólnocie jezuickiej wielbili Boga właśnie tu we Lwowie, w tej katedrze i w miejscach związanych z życiem świętego Zygmunta Grozdowskiego. Moi drodzy, święty Jan Paweł II powiedział do sióstr zgromadzenia świętego Józefa, że święty Zygmunt Grozdowski jest świadkiem przede wszystkim dla nas, które staracie się wiernie Go naśladować, szerząc miłość do Chrystusa i do braci przez dzieła opiekuńcze i wychowawcze. Od Zygmunta Grozdowskiego nauczyłyście się czerpać siły do pracy apostolskiej i głębokiego życia modlitewnego. Życzę Wam, abyście tak jak on potrafili godzić działanie z kontemplacją, karmiąc swe życie duchowe żarliwym nabożeństwem do męki Chrystusa,
tkliwą miłością do niepokalanej dziewicy i szczególną czcią świętego Józefa, którego wiarę, pokorę, roztropność i odwagę ksiądz Zygmunt Wrocławski stał się naśladować. Do tych papieskich słów w tym jubileuszowym roku pragnę się dołączyć wraz z całym Kościołem na Ukrainie i dopowiedzieć, abyście naśladując Jezusa Chrystusa, ubogiego, pokornego i posłusznego Ojcu, nadal niosły miłosierdzie wszystkim potrzebującym. Ponieważ miłość miłosierna stanowi istotę waszego charyzmatu przekazanego przez założyciela. Abyście wpatrzone w świętego Józefa, patrona waszego zgromadzenia, nadal bezgranicznie zawierzały swoje życie Bogu poprzez dyspozycyjność wobec jego zamierzeń oraz pokornej, cichej służbie innym, w której nie wspiera was również Maryja niepokalanie poczęta, niedościgły cud wiary i posłuszeństwa Panu Bożej. Duchowość sióstr zakorzeniona jest również w tradycji franciszkańskiej. Opierając się na regule świętego Franciszka z Asyżu, siostry żyją we wspólnocie Kościoła i zgromadzenia, pielęgnując ducha rodzinności, prostoty i wdzięczności, który wyraża się między innymi poprzez wspólnotę modlitwy, pracy i ofiarnej służby. Życzę zatem, aby taka droga wyznaczona przez świętego Zygmunta Golasnowskiego doprowadziła was do zbawienia. Abyście kiedyś wraz ze świętym Zygmuntem, stając przed tronem Baranka, mogły wyśpiewać pieśń wdzięczności. Święty, święty, jest Pan Bóg zastępny. Amen. Za tyle swoje życia służymy drugim. Obdory blokadaniu wierności za wytrwałości w odwykaniu w każdym systemu naszego zgromadzenia. Współpracownicy, ofiarodawcy i członkowie modlitewnych grup świętego Józefa i zastępstwo nas, naszych niebieskich pokrowiteli, obdarowuj nas swoimi błagodatami. Przez Chrysta, Gospoda naszego. Prosimy do ołtarza ogród jako dar dla katedry włoskiej. Dziękuję za wszelkie otrzymane łaski za pośrednictwem świętego Ojca Zygmunta na przestrzeni minionych lat świadczenia posługi miłości miłosiernej. Zesłał na apostołów Ducha Świętego. Biskupem Mieczysławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie to zrobione. Thank you.
Cieszę się, że ten jubileusz możemy przeżywać w mieście, które jest związane z naszym, z życiem naszego ojca założyciela. Tu przez wiele lat swojego kapłańskiego życia starał się dążyć do świętości i służyć jak najgodliwiej Bogu i drugiemu człowiekowi, szczególnie człowiekowi, który potrzebował pomocy. Wymowne jest również to, że ten jubileusz przeżywamy w tej katedrze. Tutaj święty Zygmunt przyjął święcenia kapłańskie. Na pewno często kierował swoje kroki w progi tej świątyni. Tutaj też na pewno przychodził, aby modlić się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej i upraszać potrzebne łaski. My, siostry z delegatury ukraińskiej zgromadzenia, mamy to szczęście, że możemy dzisiaj tutaj być. Ale wiem, że razem z nami łączy się całe zgromadzenie w różnych zakątkach świata, na czele z naszą Matką Generalną Janą Brzetak. Siostry nie mogły tutaj dzisiaj przybyć, ale razem z nami łączą się duchowo i dziękują Bogu za życie naszego założyciela. Ekscelencjo, czcigodni księże arcybiskupie, bardzo dziękuję za to, że dzisiaj ksiądz arcybiskup jest z nami. Dziękuję za przewodniczenie tej Eucharystii, za skierowane słowo, za wspólną modlitwę. Bardzo dziękuję za obecność i wspólną modlitwę czcigodnemu księdzu biskupowi Edwardowi, księdzu Infuatowi Józefowi i gospodarzowi tego miejsca, księdzu proboszczowi Janu oraz wszystkim przybyłym tutaj kapłanom i obecnym diakonom. Bardzo dziękuję też siostrom z różnych zgromadzeń, które posługują tutaj we Lwowie, braciom zakonnym, za tą jedność z nami i wyraz solidarności i właśnie tą jedność w modlitwie. Dziękuję wszystkim też, wszystkim wiernym, którzy przybyli do tej świątyni, aby razem z nami modlić się. W sposób szczególny chcę podziękować tym, którzy przyczynili się do przygotowania tej uroczystości. Osobliwo podziękuję akuratykom rozszerzytywki za tych gotowku liturgii i za prasę spiw. Święty Zygmunt Gorazdowski mówił: Niebo jest Twoją ojczyzną, do której masz dążyć przez całe swoje życie. Niech Święty Zygmunt uprasza nam wszystkim tą łaskę, abyśmy w naszym życiu mogli nieustannie wzrastać świętości i niechaj On nam w tym towarzyszy na tej drodze do nieba. Дякую.
запрошуємо ще на один дуже важливий і цікавий момент, а саме експозиція робіт студентів Львівського коледжу декоративного і прикладного мистецтва, які в нас ось тут є, наші студенти. Дякуємо вже вам наперед, власне, за цю працю, вкладену в ці роботи. Про самі ці праці студентів розкаже нам викладач коледжу, мистецтвознавець пані Анна Коржева, яка була також ініціатором таким цієї виставки. Але я вже хочу наперед подякувати за цю працю, яку ви вклали в ці роботи, за час, за ваш всі зусилля, які ви вклали в це, за те, що поцікавилися власне особою нашого святого Зигмунда Грицовського. Ми, власне, готували виставку, яку сьогодні радо представляємо вам. На виставці представлено 10 робіт, які були написані студентами 6-го курсу відділів розпису, дизайну архітектурного середовища та графічного дизайну коледжу. Виконані ці роботи в різних техніках – на полотні, на папері. Ці роботи виконувалися в доволі складний період для студентів, оскільки вони закінчували навчальний рік. І дуже, власне, тішуся ними і пишаюся, що мали таке бажання і велику нагоду попрацювати тут. Також хочу зазначити, що на роботах, які ми будемо з вами сьогодні оглядати, представлені пам'ятні місця, пов'язані з 40-річним періодом духовної та харитативної роботи отця Зигмунда у Львові. Священники жебраків та отця убоги. Не випадково, оскільки у Львові він заснував цілий ряд інституцій благодійного характеру для людей різних соціальних верств. Особливо хочу зазначити, що цим Зигмундом був заснований заклад Дитятка Ісуса. Це чи не єдиний, чи не перший в Галичині заклад для одиноких матерів та покинутих дітей. Також хочу підкреслити, що величезну заслугу в діяльності оцих благодійних установ та організацій, заснованих цим Зигмундом, відіграли францишканці Світський орден третього жіночого згромадження, заради якого в 1884 році святий Зигмунд вже постарався про заснування згромадження. І сьогодні більше як 11 країн, близько 500 сестер, продовжують іти шляхом його служіння, виконувати його настанови методично, непохильно, допомагати бідним і вбогим. І я хочу сердечно побажати вам, сестри, натхнення, Божої благодаті, віри і любові, яка у вас є, примножувати, дарувати її іншим. А також, користуючи нагодою, хочу привітати своїх дорогих студентів з завершенням навчання. Вони дуже старалися, я ними дуже пишаюся, вони працювали 6 років. Сьогодні ми відкриваємо вже 5-ту виставку за їхньої участі. І я хочу побажати від нас всіх вам щасливої творчої долі, віри в себе. Знаєте, ми вами дуже пишаємося, я переконана, у вас буде найсвітліше, найчастіше майбутнє. А зараз я запрошую. Я завжди кажу нашій пані Яні за цю виставку, так як вона сказала, до якій її знаю, інші перший раз тут. Це 5-та виставка, яку приготовує вона разом зі своїми студентами. І я ще раз також виражаю мою велику вдячність. І маю надію, що ця виставка буде, будуть приходити тут багато людей і також буде така катехеза для інших, які будуть дивитися на цю виставку і буде також збагачувала їх духовно. І користуючи надії, хочу представити також чоловіка, пані Ані, пана Андрія. Я завжди говорю, що то пані наша, пані 12 вересня буде мати таїнство подружжя в костелі Святого Антонія. Будемо за них також разом з вами молитися. Дякую. І бажаємо, щоб ви завжди були щасливі. Хоч тут, от Андрій, стань разом. Інші побачили також. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Хай ім'я Господнє буде благословенне. Та дай нам.
Допомога наша в імені Господа. Хто є сприйнемо і землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.